Słuchasz podcastu I Tu się nie zgodza, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu I Tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi mój mąż Michał. Cześć, witam wszystkich. który od zawsze jest człowiekiem korporacji. Jeśli tak jak my lubisz rozkminiać tematy zawodowo-biznesowe, poddawać wątpliwość, zasłuszane zasady czy obiegowe opinie i nie boisz się nie zgadzać z ekspertami, zapraszam do słuchania dalej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, jak różni się praca na etacie od pracy na własny rachunek, ale też jakie są podobieństwa i jakie... Nie wiem, cechy, nawyki, umiejętności można w sobie kształtować, pracując na etacie, które przydadzą nam się później, kiedy zdecydujemy się pracować na własny rachunek. No nie wiem nic o tym, że będziemy mówić o podobieństwach, ale dobrze. No, no można to tak naciągnąć. Tak. to jest um, temat, który wymyślił Konieczny. Ja go zatwierdziłam. Czas <laughs> się zdarza. Co, co mnie natchnęło? Rzadko się zdarza, żeby konieczny wymyślił jakiś temat. A co Cię natchnęło? Zainspirowało mnie trochę to, że ostatnio na, na fali w mediach jest temat dyplomów MBA, no. z, <laughs> MBA z uczelni uh -huh. wątpliwej jakości. No i czytałem dzisiaj taki artykuł, właśnie gdzie autor tak krytykował w ogóle instytucje tych studiów MBA, że to są takie. Uczenie się zarządzania takiego ogólnego w oderwaniu od tego, jak, jak to się ma do konkretnej branży, to jest taki trochę bullshit, i, mm -hmm. i że jego zdaniem większą wartość jako kadra kierownicza mają ludzie, którzy zostali awansowani z takiej pracy, powiedzmy, w danej branży. No myślę, że można tutaj dywagować, no bo ludzie no. z branży niekoniecznie będą wiedzieli cokolwiek o zarządzaniu i będą mieć talenty w tym kierunku, no i na odwrót. Tak, no i właśnie to mnie tak skłoniło, że to są takie, takie przejście właśnie z człowieka, który pracuje na etacie dla kogoś do człowieka, który zarządza, czy też, tak jak w twoim przypadku, pracuje sam na siebie, no jest to dosyć spora różnica i też pewnie wymaga mocnego przeorientowania się i pewnie sporo innych umiejętności trzeba w sobie. Tapesa trzeba odkryć. poklikać. Tak, trzeba sobie wgrać tego z Matrixa. No, ale właśnie, czy mimo tych różnic jest coś, co właśnie będąc pracownikami etatowymi możemy w sobie jakby rozwijać, jeśli myślimy o tym? że kiedyś tam będziemy zakładać własną firmę, no, tak jak to zazwyczaj bywa w cyklu życia architekta wnętrz. No, zazwyczaj. Niekoniecznie to tak musi wyglądać, ale często ludzie najpierw uczą się zawodu, zdobywają doświadczenie poprzez pracę na etacie, a potem zakładają własne. Jest parę takich rzeczy, które można ćwiczyć, które można rozwijać, które potem bardzo mocno się przydają. W momencie pracy u kogoś są... Można powiedzieć jakąś zaletą, której nie jeden szef nawet nie zauważy. A potem, jak człowiek idzie na swoje, to okazuje się, że z nieba mu te cechy czy umiejętności już wrobione spadły. No właśnie, a osoba, która na przykład nie wyrabiała w sobie takich cech, no bo nie były aż tak bardzo potrzebne, to potem idzie na swoje i nagle jest. Y Przytłoczona jakimś jakimś aspektem, no bo właśnie nie ma jakichś tam nie ogarnia rzeczy, które, które musi ogarnąć. Mhm. To może jakiś, jakiś przykład. No i jeszcze szybki disclaimer, że to nie dotyczy tylko ludzi, którzy pracują na etacie, ale w ogóle, którzy gdzieś tam, na przykład na freelance, robią jakieś projekty i przygotowują się do założenia własnej firmy, przygotowują się do tego, żeby wystartować. I pod. pod Podboić się. Pod... Podbić świat. Podboić oh Jesus. Cudowne słowo twórstwo. No więc tak, powiedzmy pierwszy przykład, pierwsza rzecz, której naprawdę bardzo warto się nauczyć, to jest generalna organizacja czasu. Byłem pewien, że to będzie twój numer jeden. Bo to jest numer jeden. Czas to pieniądz, a pieniądze są zajęte. Ważne, więc czas również. Nawet jeżeli mamy takie spojrzenie, że to jest nasza pasja i wcale nie musimy od razu dużo zarabiać, no to lepiej szybciej dużo zarabiać niż później. Ale wracając do wątku zarządzania czasem. To jest bardzo istotne, bo w momencie, gdy przechodzisz z pracownika etatowego na własną firmę, to okazuje się, że w te 8 godzin, powiedzmy, które pracujesz dziennie, musisz zmieścić nie tylko projektowanie wnętrz, ale też mnóstwo nowych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Czyli musisz być w kontakcie z księgową, musisz pozyskiwać klientów, musisz aktualizować stronę internetową, musisz pierdyliat rzeczy, Pozaprojektowych jeszcze robi, żeby ta firma działała. Żeby było komu robić te projekty. I do tego bardzo, bardzo, bardzo nie tylko przydaje się, ale jest niezbędna dobra organizacja czasu. No plus taka organizacja, nawet jeśli chodzi o pracę nad projektami, tak? No bo jeśli właśnie jesteś takim pracownikiem projektowym, no to dostajesz zadania od szefa, masz coś tam zrobić, się nie zastanawiasz, czy. Jak to musi być poukładane w kontekście ilość tam różnych klientów, czy ile możesz przeznaczyć na to czasu, i tak dalej. Tylko wiesz, no, masz na przykład zadanie, że masz tutaj to do zrobienia, ma ci to zająć, nie wiem, tam dwa tygodnie, zarzucam tam. No, no prostu... rzadko kiedy takie hasło podaję, raczej po prostu rób. No no, 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 to, no to tym bardziej, nie, że nawet masz co robić i nawet nie wiesz tak do końca. Ile, ile ma ci to zająć? Może czasami dostaniesz jakiś, jakiś deadline, że ma być zrobione do tego i tego dnia. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy sam tak jakby musisz jednocześnie być tym i szefem, i pracownikiem, no to dochodzi ci cała ta druga strona. Tak, i dlatego mówię o tym, że to ważna umiejętność, bo można ją już trenować na samym tym projektowaniu. Można już opanowywać. Tą swoją wydajność, można próbować optymalizować pewne rzeczy, jeszcze będąc pracownikiem etatowym, który tylko i wyłącznie tym projektowaniem się zajmuje, bo później, jak dojdą te rzeczy biznesowe, no to jasne, że tego konkretnie tych biznesów i robienia faktur na czas <grymnie> nie będziemy wcześniej trenować, ale to podejście do czasu, które wiąże się z myśleniem o czasie i z Takim porządkowaniem go z ustalaniem też priorytetów, bo to też jest bardzo ważne, żeby Aha. wiedzieć, czym się zająć, w jakiej kolejności. Gdy mamy tylko projekt i na przykład decydujemy, które pomieszczenie zrobimy w jakiej kolejności, to to jest małe piwo, ale jak potem mamy 20 zadań na jeden dzień, 15 małych, 3 średnie i dwa duże, to też musimy umieć. Sobie z tym poradzić jako przedsiębiorcy, ale no, trzeba zacząć od tych mniejszych rzeczy i można to już robić na atacie. I myślę, że większość z Was słuchaczy będzie miało podobne doświadczenia jak ja, że z mojego doświadczenia szefowie raczej jak próbowali kogoś pogonić, żeby przyspieszył, to po prostu przyłazili kilka razy dziennie i pytali, no kiedy będzie gotowe. I nic więcej, żeby kogoś wysłać na jakiś kurs organizacji czasu, to już w ogóle nikt o tym nawet nie pomyślał, nie? Więc myślę, że to jest bardzo rzadkie, ale no można samemu, samemu dla siebie to zrobić, nie dla szefa, żeby szybciej mu wypuścić projekt, tylko po to, żeby zdobyć te skille, które nam się przydadzą. Rozumiem, że jakiekolwiek takie koncepcje, że nie wiem, że... Szef się spotyka nas, nie wiem, jakoś raz na tydzień na spotkaniu z zespołem mówi: mamy do zrobienia to, to, to i to, więc ty się zajmujesz tym, ty tym, ty tym, i w tydzień powinniśmy tam, nie wiem, ten projekt przepchnąć z 20 na 60% na przykład skończenia to takie... Pytasz, czy takie coś było kiedykolwiek? No. Nie. <głos> no <głos> w tak, pierwszej tak, tak firmie, w której no. pracowałam, było cotygodniowe spotkania. już na tym etapie, gdy ja byłam projektantem prowadzącym, więc ja w ogóle prowadziłam te spotkanie. Mm -hmm. Natomiast to było bardziej takie, ponieważ mieliśmy pierdyliard projektów otwartych i bardzo wiele z nich po prostu stała w miejscu, bo na przykład klient się nie odzywał, tam był rozpierd... generalnie, więc było do... Do sprawdzenia, wiesz, po kolei każde nazwisko. No dobra, kto czeka na jakąś odpowiedź, co jest w trakcie robienia, co mm -hmm. wymaga tego, żeby umówić się z klientem na spotkanie i tak dalej. Mm -hmm. Pamiętam moją szefową, co jak był jakiś taki status pod znakiem zapytania, to ona mi zawsze mówiła: No to zadzwoń do tego klienta a jestem introwertykiem, który nienawidzi dzwonić, nie? wiem po prostu zawsze miałam humor po tym spotkaniu, bo miałam ilość telefonów do wykonania, które po prostu rzeźbiłam. O Boże, jak ja rzeźbiłam, żeby tylko tam nie dzwonić do tej ja Wiesz, pisałam mail, cudowałam, nie dowiadywałam się. O, tutaj już jest spotkanie ustawione. O, to nie trzeba dzwonić, nie? Po prostu wszystko, żeby nie dać. Więc najbardziej mi się kojarzą te spotkania organizacyjne, i następnym zwolnieniem. Ale tak żeby planować czas pracy, no to też w tej konkretnej firmie był taki trend, że no czy możesz pracować szybciej? Ja Pracuj szybciej to jest rozwiązanie to wszystkich problemów. Coś jeszcze chciałbyś dodać do organizacji czasu? No mogę dodać to, że ty jesteś w tym dobra, a ja w ogóle. Mhm. I to jest jeden z powodów, dla których dużo lepiej się czuję na etacie. No. No ale tak. To jest takie coś, co, co właśnie, jak jesteś pracownikiem etatowym, to jesteś w stanie działać, nie, nie, nie będąc w to, w to dobry. Natomiast jak pracujesz na własny rachunek i nie jesteś w to dobry, no to ma to bardzo negatywne przełożenie na. Tak, bo chociażby te priorytety, to ci szef może ustawić, no nie, że to tak. jest ważniejsze, więc jednak tym się zajmi samodzielnie. No to może się okazać, że na przykład 4 z 5 dni roboczych w tygodniu będziemy robili, nie wiem, marketing, bo się wciągniemy i w ogóle zapomnimy robić projekty, nie? I się okaże, hmm. że założyliśmy firmę, która miała projektować wnętrza, a robimy wszystko poza projektowaniem. Albo w drugą stronę. Że ktoś się wiesz, wkręci, że tam albo ma jakieś deadline, y, musi robić robić te projekty, a cała reszta leży odłogiem. Myślę, że to, co teraz powiedziałeś, to jest częstsze zjawisko. Wydaje mi się, że to, co ja powiedziałam, to często jest na początku, że wiesz, że na przykład jeszcze nie masz klientów, więc się wkręca, że o strona internetowa, bla, bla, bla. Ale jak już masz klientów, to bardzo dużo osób, nawet takich, którzy już od lat mają firmę. Się wkręca i wiesz, zapomina aktualizować portfolio, zapomina, znaczy zapomina, twierdzi, że nie ma czasu, żeby publikować cokolwiek w mediach społecznościowych i tak dalej, więc no, jest to częste zjawisko. Mhm. To możemy w takim razie przejść do kolejnej umiejętności. Wspomniałaś o rozmawianiu z klientami. Czy to też jest coś takiego, co… Nie ja o tym wspomniałam? No Wspomniałaś, że tam po tych spotkaniach miałaś ileś tam telefonów do wykonania. A, ona. Oh no. mhm. Już już zapomniałaś. <grym> tak. <grym> Wyparłaś. <grym> Traumatyczne wspomnienie. No, dzwonie dzwonienie i rozmawianie to są jakby dwie szufladki osobno w moim <grym> mózgu, więc nie ogarnęłam. Mm, okay. No dobrze, no tak, no ale rozmawianie. No. Czy właśnie takie umiejętności rozmawiania z klientami, czy to jest coś, co, co można ćwiczyć w ramach pracy na etacie? Myślę, że jak najbardziej. Są takie wątki, które może być ciężko ćwiczyć na etacie, na przykład asertywność. Negocjacje ceny, tak. Tak, no bo gdzieś tam po prostu szefostwo będzie raczej za to odpowiedzialne. No i w moim przypadku no, chociażby asertywność nigdy nie była potrzebna na samym początku, jak się spotykałam z klientami, no bo za każdym razem jak były jakieś trudne sprawy. Hashtag trudne sprawy, tam program chyba był taki w Tefonie czy w innym Polsacie, to po prostu było, że no to z mnie. Mm -hmm, no tak, no i właśnie miałaś zawsze tę możliwość, że jest ktoś, na kogo możesz to zrzucić, tak. nie? Tak, no i to jest ogromny luksus, jak się pracuje na etacie, szczególnie jeżeli szefostwo daje na siebie to zrzucić, a nie odbija piłeczkę potem, bo bo tak czy inaczej. No a to już tam zdarza. wchodzimy w jakieś takie dziwne No sytuacje. wracając do głównego wątku. To, czego można się uczyć, to jest rozmowa z klientem na temat wytycznych. Jeżeli jesteśmy dopuszczeni do takich spotkań, to nie jest tak, że tylko szefostwo rozmawia z klientami, bo to różnie w różnych firmach bywa, to takie trenowanie dopytywania i trenowanie tego, czy na pewno dobrze rozumiemy klienta, bardzo dużo nam w przyszłości może ułatwić, bo to też jest umiejętność, którą trzeba posiąść. Raczej, jakby wydawałoby się, że jak klient mówi, że on chce, nie wiem, niebieską sofę i coś tam, no to my mu robimy niebieską sofę i coś w tym za filozofia. Ale rzeczywistość jest taka, że część z klientów w niektórych momentach nie wie, czego chce, nie jest pewna, potrzebuje dopytać o jakieś za i przeciw. Więc to jakby zbieranie wytycznych projektowych to nie jest takie zero-jedynkowe, że po prostu on ci mówi niebieska sofa, brązowy stół i tak dalej. Tylko zawsze są jakieś znaki zapytania. I czasem te znaki zapytania jest trudno dostrzec, bo one są gdzieś między wierszami, w tym jak klient powie: że chyba chce tą niebieską sofę. Nie. I jeżeli my pociągniemy ten wątek i się go zapytam, no dobrze, ale czy, czy jest pan pewien, czy obawia się panu, pan, że co, że znudzi się ten niebieski? Tak, tak, no bo bardzo mi się to podobało. Trzy lata temu pierwszy raz widziałem takie niebieskie sofy, ale ja nie wiem, czy zanim to się w ogóle nie wprowadzimy, to mi już to się nie przeje, nie? I to są, wiesz, takie rzeczy, które. Z jednej strony klienci są dorośli, jak nam mówią, że chcą niebieską sofę, no to my mamy prawo po prostu dać tą niebieską sofę, a nie drążyć. Ale z drugiej strony, o ile będzie lepsza nasza relacja z tymi klientami, jeżeli my będziemy gdzieś tam dociekać, będziemy pomagać im dojść do tego, czego oni, czego oni naprawdę chcą, a nie tylko, wiesz, spisywać i potakiwać. Mhm. Bo wtedy ten klient wie, że może mieć do nas zaufanie, że jako coś zapyta, będzie miał jakieś wątpliwości, albo będzie miał jakiś głupi pomysł, będzie chciał coś zrobić w domu, co nie będzie miał prawa mu się sprawdzić w danej specyficznej sytuacji. To też, że my mu o tym powiemy, zamiast bezmyślnie spisywać, że tak, to, to panu zrobię. Jak pan chce, to klient nasz pan i wyjebanie. Tylko no, tak to nie działa, nie do końca. Będą klienci raz na 100 lat, którzy po prostu będą chcieli znaleźć takiego kreślarza trochę, <gry> który wykona te pomysły, ale większość klientów będzie chciała też naszej perspektywy, doświadczenia, gdzieś tam podpowiedzi, czy pewne kierunki są sensowne, funkcjonalne, nie wiem, łatwe, trudne do sprzątania i tak dalej. A czy myślisz, że no w sytuacji, kiedy na przykład ktoś nie mam możliwości rozmawiania bezpośrednio z klientami. Można tego typu umiejętności ćwiczyć na rozmowach z szefem, kiedy szef tam przekazuje właśnie jakieś tam zadania, żeby, żeby wtedy dopytywać i, i mieć pewność, że, że wiemy wszystko, żeby uniknąć takich sytuacji, że no to to, gdzie tam w sumie nie wiem, to, to coś sobie wymyślę. Z mojego doświadczenia wynika, że jak szef nie wie, to rzadko kiedy mówi: Dobrze, to zapytam klienta i ci przekażę, tylko mówi: Nie wiem, wymyśl coś. S <laughs> I mają <to> w <laughs> ja nie mówię, że każdy tak robi, no ale nie wydaje mi się, żeby to tak w 100% miało szansę mieć przełożenie, bo jednak mm -hmm. raczej szef będzie tą osobą, która jeżeli jest, takim głuchym telefonem to będzie po prostu chciała przekazać informację i już tam wiesz nie nie angażować się w to czy coś jest sensowne czy nie no bo jeśli zostało ustalone jako sensowne na spotkaniu no to on po prostu tylko to przekazuje dalej nie jakby to mhm. na tym spotkaniu był ten moment żeby zadać pytanie czy na pewno wiesz o co mi chodzi a no potem tak. jak już to przekazujesz pracownikowi no to jak on ma jakieś wątpliwości to na raczej szefostwo się nie będzie tam w większości przypadków przejmowało, tak sobie myślę. No ale to zależy od tego. Z szefem myślę, że można próbować uczyć się właśnie tych negocjacji, tej asertywności, tego, żeby nie dać sobie wejść na łeb, bo gdzieś tam. W pewnym sensie relacje z klientem, szczególnie na początku, gdy jeszcze w te relacje za bardzo nie umiemy, a to też chciałabym podkreślić, że to jest też umiejętność do nabycia. To nie jest tak, że po prostu ktoś idzie i umie, tylko jedni będą mieli łatwiej się tego nauczyć, inni trudniej, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale trzeba się tego nauczyć. Nikt się nie rodzi z tą wiedzą. No, czasem. Te relacje z klientami mogą mieć taki charakter, właśnie szczególnie na początku, jak jeszcze nie umiemy lepiej, charakter hierarchiczny, że tak to nazwę, że jednak trochę ci klienci są nad nami, a my jesteśmy sługami <grywają> wykonującymi usługę projektową mm -hmm. i mamy takie poczucie, że. Nie możemy się postawić, że nie możemy negocjować, że po prostu mamy wykonywać zadania. Tak samo jak szef. Bardzo mm -hmm. często jest mocna, wyraźna hierarchia. Gdy próbujemy gdzieś tam się postawić temu szefowi, to zazwyczaj jest święte oburzenie i tak dalej. Wiadomo, zależy od szefa, nie? Ale z mojego doświadczenia tak jest, że no ta hierarchia jest taka, że nawet nie próbuj, bo cię wypierdzą. Nie? I tyle w tym temacie. No, ale nawet jeśli nie jest aż tak ekstremalnie, no to koniec końców no jest ta jedna osoba, która podejmuje decyzję. Tak. tak, jest ta jedna osoba, która Ciebie zatrudnia, która decyduje, czy Ci zrobi przelew z wypłatą, czy nie. I potem, jak masz klientów, to to też są osoby, które decydują się Ciebie zatrudniać, i one robią przelew. No tak. Więc to w pewnym sensie może być bardzo, bardzo podobne, jak już się pójdzie na swoje i pracuje się bezpośrednio z klientami. Więc w jakimś tam stopniu można już na tym szefie, jeżeli mamy taką odwagę, mówiąc wprost, ćwiczyć pewne rzeczy. I na podstawie naszych relacji z różnymi szefami, oczywiście pomijając fakt, że każdy człowiek jest inny, bla bla bla. Możemy gdzieś tam zacząć podejrzewać, jakie będą nasze relacje z klientami. Gdzie tam będą te braki? Czego musimy się nauczyć? Jeżeli nie mamy odwagi do bycia asertywnymi, no to pewnie przy klientach też nie będziemy mieć tej odwagi, więc na to powinniśmy położyć nacisk. Mhm. Bo nie ma cudów. To nie jest tak, że jak nie ma już szefa, tylko jest klient, od którego też zależy Twoja wypłata de facto. To nagle masz odwagę bycia super asertywnym. No, raczej to tak nie działa. Zwykle jest tak, że trzeba się przejechać na już klientach, popłynąć ostro, mieć 10 stron za sobą, i wtedy człowiek się po prostu uczy na tych błędach bardzo brutalnie. Ale życzę Wam, żebyście się na błędach nie uczyli, tylko zawczasu budowali tą asertywność. Mhm. Albo żeby te błędy były takie, takie malootkie. No, powodzenia. Jak najmniejsze. <noise> Takie tam. Takie niedogodności małe. <noise> Takie tam. Jakby mucha przychciała. No dobrze. To jakie, jakich jeszcze rzeczy można potencjalnie się uczyć lub ćwiczyć? Myślę, że coś, co warto no może nie ćwiczyć, ale mieć oczy dookoła głowy na ten temat i obserwować. To jest generalnie temat marketingu, w tym sensie, że warto zapisać się do grup na Facebooku, obserwować różne firmy w mediach społecznościowych, patrzeć, co się dzieje w tej branży. Pod kątem tego, jak się ludzie reklamują, na co, jakie treści mają dużo reakcji, jakie treści ludzi nie obchodzą, na co na przykład narzekają klienci, którzy narzekają na grupach na Facebooku. Nie? Czy są jakieś powtarzające się elementy, z których możemy się nauczyć z cudzego błędu, że okej, okay, tak nie robimy, bo ktoś potem będzie wściekły o to, nie? I wiadomo, te wszystkie opinie negatywne to tak trzeba z pewnym dystansem do tego podchodzić bo nie znamy relacji drugiej strony nie więc to tutaj nie chodzi o to żeby tam to traktować ultra poważnie ale chodzi o to jaka jest perspektywa tego klienta co mu się nie podobało i z tego po prostu wyciągnąć wnioski dla siebie niezależnie od tego czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością czy nie wiedzieć czego unikać i myślę że takie Właśnie oczy z dookoła głowy na to, co się dzieje, na to, co wkurza klientów, na to, co przyciąga klientów. Jak chwalą też konkurencję, to co chwalą? Co się często powtarza? Bo mhm. na przykład, jak są początkujące firmy i niektóre też dłużej istniejące, no to już z tego wielokrotnie się śmiałam, więc to powiem po raz setny. Bardzo częstym argumentem, Dlaczego klient na kogoś tam miałby się zdecydować na projekt, jest, że ktoś pracuje z pasją. No nie, bo dla nas to jest ważne, że my lubimy tą robotę, albo mamy nadzieję, że polubimy, jak już nas ktoś zatrudni. <laughs> um, ale dla klienta może niekoniecznie to będzie najważniejszy argument. Więc też takie obserwowanie, ok, jakich argumentów używają inni. Może być tak, że trafimy na kiepskie firmy i oni będą mieli kiepskie argumenty, ale gdzieś tam już w ogóle posiadanie wiedzy o tym, co się dzieje na rynku, sprawi, że jak zaczniemy się edukować pod kątem biznesowym, to już gdzieś tam jakieś przykłady będziemy mieć z tyłu głowy. I na przykład będziemy się uczyć, to jest zły przykład, a to jest dobry. I od razu wiesz, gdzieś tam nam się połączą te kropki, bo będziemy mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, jak to działa, a potem zrozumiemy, o co w tym chodzi. Mhm. I też myślę, że takie ogólnie takie interesowanie się, jak wszystko w firmie działa, takie na zasadzie, że nie tylko tam mam swoje zadania, więc klapki na oczy i nic innego mnie nie interesuje, mhm. ale tak właśnie zobaczenie, nie? Takie Uświadomienie sobie, nie wiem jak to moje zadanie się wpisuje w jakiś tam szerszy kontekst, bo być może, nie wiem, jakieś inne osoby w zespole robią rzeczy, których, których ja nie robię, albo mam możliwość porozmawiać z kimś czy coś i tak dowiedzieć się więcej na temat tego, jak ogólnie działa taka firma w mojej branży. Można, przy czym dość sporo wiedzy wleży zazwyczaj w szefie. Mhm. I do pewnego stopnia jesteśmy w stanie obczaić, że nie wiem, na przykład jedna osoba robi projekt od A do Z, albo do każdego etapu projektu jest przydzielony inny pracownik. Czy się robi realizację pod klucz, czy się nie robi. Jakieś tam podstawy oczywiście człowiek zawsze zaobserwuje, ale myślę, że taki prawdziwy know-how, to jest ulubione słowo jednych z moich szefów. Więc <laughs> po prostu jest splamione krwią w mojej głowie. <laughs> no, ale tutaj pasuje. Taki prawdziwy know-how, o ile jakiś jest, bo nieraz ludzie prowadzą firmy, nie mając pojęcia, co robią. Jeśli jest, to raczej nie będzie leżał na wierzchu po to, żeby każdy mm -hmm. no go, tak. wiesz, się nim zainspirował. Nie? Może nie będzie leżał na wierzchu, ale można na przykład zaobserwować jakąś sytuację, gdzie coś nie wyszło, i się tak zastanowić, nie? dlaczego to nie wyszło, co by można zrobić inaczej. Mm -hmm. I już mieć takie wiesz, w jak sobie jakieś przemyślenia, zamiast na przykład, nie wiem, a coś tam się zepsuło, ale to w sumie nie, nie ma na mnie wpływu, więc, więc mnie to nie obchodzi. Tak. Przy czym znowu, raczej mamy w świecie więcej złych niż dobrych szefów. Więc z, z, i z mojego doświadczenia, i z wielu opowieści, które słyszałam, więcej ludzi ma wiedzę na podstawie pracy na etacie, jak nie prowadzić firmy, niż jak prowadzić firmę. Ale to też gdzieś tam jest cenna wiedza, uczenie się na cudzych błędach obserwowanie, ok, jest grze z klientem, co zrobił szef, zablokował jego numer telefonu. Ok, no że żenada, no to ja tego na pewno nie będę robić, nie? No właśnie, no i o takie, o takie rzeczy też, też mi chodziło. No, więc może być ciężko znaleźć dobre przykłady, ale nawet te złe gdzieś tam nas prowadzą do przodu. Mhm. W takiej zasadzie, że widzimy, że coś, coś jest zrobione źle i tak się można zastanowić, nie? To w takim razie, co by trzeba było zrobić, żeby to, żeby to zrobić lepiej? Mhm. Jakie masz jeszcze pomysły? Myślę, że z takich skilli mniej biznesowych, ale też bardzo istotnych jest orientowanie się w tym, co oferują sklepy, jakie są materiały dostępne i też ile co kosztuje. Bo Niejednokrotnie firmy zostawiają liczenie budżetu na sam koniec, jak już jest specyfikacja, i wtedy się okazuje. Myślę, że na przestrzeni ostatnich lat to się mocno poprawiło, ale na pewno wciąż są takie firmy, które do tego podchodzą swobodnie, nieodpowiedzialnie. <gry> tak. W każdym razie, jak jesteśmy pracownikiem etatowym, to też yy, jeśli. Powiedzmy, szefostwo od nas nie wymaga, żeby projektować pod konkretny budżet i rozpisywać ten budżet, to też myślę, że bardzo cenną umiejętnością będzie gdzieś tam próby zmierzania do jakiegoś budżetu, próby pilnowania tego, nawet jeśli to nie jest super wymagane, gdzieś tam posiadanie tej informacji z tyłu głowy, obserwowanie, jakie marki mają, jakie ceny, tak, żeby. To nie było tak, że do projektu dajemy przypadkowe rzeczy i potem one mają przypadkowe ceny w związku z tym, tylko rzeczywiście mamy już rozeznanie w ręku. Jak mm -hmm. ktoś nam powie: Okej, okay, potrzebuje, nie wiem, taniej umywalki, to my jesteśmy w stanie podać jakieś chociaż dwie firmy, które robią tanie umywalki albo jakieś drogie, to też coś podamy. O taką podstawową znajomość rynku w kontekście budżetów mi chodzi. No i w ogóle, jakie firmy są chociażby godne polecenia? Z jakich marek warto brać tapety, a co będzie beznadziejnie wyglądać na żywo? Jakie marki robią dobre podłogi, które nie są aż super drogie? A jaki jest klient z bardzo wysokim budżetem, to jaką podłogę jemu zaproponować? Nie? Czyli znowu takie trochę zbieranie informacji. Tak, znajomość rynku po prostu. Myślę, że dla wielu osób to będzie oczywista oczywistość, że pracując we wnętrzach mamy znajomość rynku, ale ja w firmach, w których pracowałam niejednokrotnie, używało się po prostu zupełnie randomowych rzeczy, i potem ktoś inny, robiący specyfikacje, musiał się tym jakby męczyć, żeby coś takiego znaleźć w prawdziwym świecie. Bo po prostu się znajdowało model 3D. Wrzucało się go, no i hulaj dusza piekła nie ma, nie? Albo dana firma miała listę ulubieńców na najwyższych prowizjach, i po prostu wszędzie się tych ulubieńców dawało, nie mając w ogóle pojęcia, jaki dany klient ma budżet, i ile ci ulubieńcy kosztują. No po prostu lecisz, kopię w klejnie, bo to jest jedyne słuszne w danej firmie. I nie masz pojęcia, ile taka realizacja by kosztowała, bo w ogóle no to są po prostu, wiesz, jakby. Przydzielone odgórnie, że jedna z tych dwóch umywalek, jeden z tych dwóch kibli, zawsze ta podłoga drewniana i nie masz pojęcia nawet do końca, co to jest, ile to kosztuje, nie? Wiesz tylko tyle, ile jest niezbędne, żeby to wrzucić w projekt. Mm -hmm. No właśnie, bo to jest takie coś, co, co myślę warto, warto w sobie rozwijać, żeby. Nie powtarzać właśnie bezmyślnie jakichś poleceń, że właśnie nie wiem. A mam model taki śmaki, nie wiem w ogóle co to reprezentuje w rzeczywistym świecie, ale no kazali mi go używać, to używam, nie? Natomiast tego mówię, że a dobra, to wiem, że ten model to jest do umywalki, czy tam do czegoś tam z takiej, i takiej firmy, a tamten to jest, to jest z takiego, nie? Że nie patrzę na te, na te rzeczy tylko w takiej. Takiej wąskiej kategorii tego, w jaki sposób ja to używam, tylko w jaki sposób to. Tylko dlaczego to ma, to ma sens w tym konkretnym zadaniu. Czy wiesz o co mi chodzi? Średnio. W sensie wiesz, no, mam tam, nie wiem, bibliotekę swoich modeli. Wiem, że A, dobra, użyję modelu B162. Wymyślałem wymyślam no, teraz. No, no. Nie wiem w ogóle, co to jest, ale no. Pasuje mi tutaj do koncepcji, to sobie go wrzucę. Nie wiem, czy w ogóle czy coś takiego jest w sklepie, czy da się to, to dostać, ale mi ładnie wygląda w projekcie, mm -hmm. więc se wrzucę, nie. A, a zamiast tego nie patrzę na to jak, jako właśnie jakiś taki abstrakcyjny model, tylko wiem, że a to jest taki produkt, który jest do kupienia w tym i tym sklepie, za tyle i tyle, więc będzie, będzie pasował do tego projektu. Takie bardziej bardziej świadome wykonywanie tych swoich. Czyli swoich chodzi ci radań. o to, że jak masz jakieś modele 3D, to żeby się zainteresować tym, co to jest. Tak, no żeby właśnie. Tylko, że zazwyczaj te... tego nie ma. Nie no wiem, ale <laughs> chodzi mi o to, żeby wykonywać swoje zadania w taki sposób, że nie idę po linii najmniejszego oporu. W sensie, że po prostu a, kazali mi zrobić to, to tak zrobię, tylko się chwilę zastanowić, dlaczego, czy to będzie w ogóle potem możliwe do zrealizowania. Tak. Przy może, czym... może to jest zbyt idealistyczne też trochę, ale. No właśnie, przy czym warto nadmienić, że takie interesowanie się, takie świadome projektowanie i porządne projektowanie, bo to jest absolutny fundament. Porządnego projektowania, żeby dawać meble, które istnieją, a nie bezmyślnie jakieś modele 3D, i potem niech ktoś się inny martwi. To jest fundament. Przy czym myślę, że trochę ciężko oczekiwać od pracownika, od którego się tego nie wymaga, że będzie to robił sam z siebie. No właśnie, no i to jest ten, ten temat nasz dzisiejszy, nie? że to są rzeczy, które często. Nie są od pracowników wymagane, ale jeśli to zrobimy, no to zdobędziemy jakieś, jakieś umiejętności, które się nam później przydadzą. Na pewno. Polecałabym tutaj, jeżeli na przykład robimy jakiś projekt. Typowo do portfolio, żeby wypuścić firmę, to te projekty do portfolio w ten sposób zrobić. Żeby to były realne projekty w jakimś tam budżecie. Może niekoniecznie liczony ten budżet co do złotówki, ale w ogóle w jakimś zakresie, może szukamy generalnie tanich rzeczy, albo generalnie drogich, albo średnich, bla bla bla. Nie? Żeby zdobyć doświadczenie właśnie w szukaniu. Mm -hmm. A nie na zasadzie. A nie w szukaniu mebli, a nie w szukaniu modeli 3D, bo to jest bardzo duża różnica. No, albo na zasadzie ja wrzucę sobie coś z tego, co tam mam gdzieś tam, w tej swojej bibliotece modeli, zamiast, tak jak ty mówisz, nie, że poszukanie, czy, czy faktycznie takie, takie rzeczy istnieją. Ja to też właśnie tak próbowałem przerzucić na, na wnętrza z w mojej branży, nie? Gdzie jest różnica właśnie, jak tam dostaję jakieś zadanie, mam tam coś, nie wiem, policzyć, przeanalizować, no to wiesz, mogę sobie po prostu wymyślić, a dobra, tu mam takie, z takiej takiej tabelki, wezmę takie, takie dane, wykonam taką, taką operację i wszystko gotowe, nie? Ale, a można też wejść do tego, ok dobra, no ale o co w tym chodzi? Co ma z tego wyniknąć? Dlaczego akurat te, te dane? Dlaczego, dlaczego stąd? Dlaczego nie stamtąd? Mm -hmm. I wtedy to jest takie, wiesz... To jest takie bardziej świadome, no i ja wtedy też jestem w stanie, nie wiem, potencjalnie na przykład znaleźć jakiś lepszy sposób, albo mm -hmm. zobaczyć, że dlaczego to być może nie da takich rezultatów, jakie, jakich się spodziewamy. Tak, no im bardziej świadomie projektujemy, im bardziej się do tego przykładamy, tym to będzie po prostu lepsze. Mm -hmm. Ja, wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu, jak najpierw szukałam mebla prawdziwego, a dopiero potem modelu? Potem modelu 3D we wszystkich meblach do danego projektu. To, to był projekt mojego własnego mieszkania, bo bez kitów w żadnym biurze, w którym pracowałam na etacie. Od tego, tego ode mnie nie wymagano, żeby się trzymać jakiegoś budżetu, żeby dawać tylko i wyłącznie rzeczy, które istnieją. Pamiętam, że w ostatniej firmie, która podchodziła Umiarkowanie nieodpowiedzialnie do tematu budżetu, bo te poprzednie to już w ogóle, ale ta ostatnia, no to powiedzmy, że gdzieś tam jeszcze, chociaż się pytali klientów, to tam na przykład bezwstydnie dawaliśmy krzesła z Baby Italia za niesamowite pieniądze, Husk. Bo po prostu było ładne, i one sprzedawały każdy projekt. Każdy klient, który dostawał te krzesła, które były ultra zaraz akceptował ten projekt. Mm -hmm. Tylko, potem, że ona kosztowała tego. Specyfikację, tak jak i mówił, no dobra, to poszukajmy czegoś tańszego. No właśnie, tak? tylko z tego, co pamiętam, one kosztowały 20 tysięcy sztukę i nie było żadnych podróbek. No to tak. Konkretnie. Ale wiedząc o tym, i tak szef, jak widział jakiś. Zwykłe krzesło, mówił, dobra, daj tam te haski, to one będą dużo lepiej wyglądać, nie? Ja mówię, no ale klient jest, stać go na to, jest na tyle bogaty. Nie, no ale to już potem wytłumaczymy to jakoś. Także. Jakbyście widzieli, minę koniecznego. Także takie rzeczy też się dzieją. Mam nadzieję, że coraz rzadziej, ale zdarza się. I takie myślenie, okej. To jest super rzecz, która sprzeda projekt. No ale poszukajmy czegoś tańszego. Ja dosłownie dzisiaj robiłam taką rolkę, która będzie opublikowana tam, nie wiem, tydzień po premierze tego odcinka, czy coś takiego, która porównuje tanie i drogie konsole z różnych firm. I najpierw są trzy slajdy, że tak to nazwę, z tanimi konsolami, podzielonymi, jakby tak pogrupowanymi, że podobne są obok siebie. I są takie mega zwykłe, takie bardziej tam z jakimiś drewnianymi elementami. I takie typowe glamour złote, nie? A potem do tego są porównane. No i one tam kosztują kilkaset złotych za sztukę. I dalej do tego są porównane konsole ultra designerskie w cenach 20-30 par tysięcy, nie. I ja niby wiedziałam, co wyniknie z tej rolki, ale i tak byłam w szoku, jak bardzo to jest przepaść. I finansowa, obwiesli, ale też designu. Jakby wszystkie te tanie konsole były mega podobne do siebie. Gdzieś tam było widać jakiś trend, który siadł, tam nie wiem, niektóre rok temu, inne pięć lat temu. I to po prostu kopiuj w klej. Ileś podobnych znalazłam, nie? Znaczy nie dawałam identycznych, ale widać było takie rodziny mm. <laughs> projektowe. Podczas gdy te designerskie, każda była inna, każda była ciekawa. Być może gdzieś tam nawiązywał do jakichś trendów, ale to nie było takie, no nie chcę powiedzieć bezmyślne, ale no było takie mega kreatywne za każdym razem. Te meble były po prostu piękne. Widać było, że ktoś się postarał i nie tylko... Tak, jakiś kunszt, to, że faktycznie projektant mebli bardzo dobry nad tym siedział i kminił. I faktycznie wymyślił coś nowego, dodał coś od siebie tak. i, i stworzył coś, co jest dużo, dużo lepsze niż coś, co zostało po prostu na łatwiznę. Na jak, łatwiznę, na podstawie trendów, tak. coś prostego, żeby dało się to wykonać tanio. Bo to Aha. też, wiesz, kwestia ceny tutaj nieraz jest decydująca. No, tak, no im tak. coś masz prostszego, tym taniej będzie się dało to zrobić, nie? A jak masz super mega design, wykorzystujący drogie materiały, jakieś przepiękne detale. No to nie da się tego zrobić tanio. Nie ma w... we wsi. No, na pewno drożej niż jakby to było coś, coś prostszego. nie? No i teraz myślę, że ważnym. Zadaniem i bardzo ważną umiejętnością, w sumie cieszę się, że to wyszło też w tej rozmowie, jest to, żeby być w stanie zaproponować coś ciekawego, wyszukać coś ciekawego, jeśli klienta nie stać na ten wysoki design. Czyli jesteśmy w stanie zrobić świetny projekt, nawet jeżeli budżet jest niski i nie damy tam tych Krzeseł, Husk za 20 tysięcy. Bo tak, bo one zrobią projekt, ale my musimy zrobić projekt za pomocą czegoś taniego. I to jest umiejętność, która jest warta bardzo dużych pieniędzy, moim zdaniem. I niekoniecznie musimy się specjalizować w całkiem tanich meblach i w całkiem niskim budżecie, ale chociaż w tym średnim. Bo nie zawsze damy designerskie meble za kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę. Ba, nawet rzadko. No właśnie chciałem powiedzieć. <laughs> Raczej statystycznego Polaka na takie coś nie stać. Więc jeżeli chcemy obsługiwać wielu klientów, a nie mieć jednego klienta rocznie, no to umiejętność dobierania, znajdowania mebli i wyposażenia w taki sposób, żeby to robiło super efekt bez używania niesamowicie drogich rzeczy to moim zdaniem jest umiejętność, którą no nie tylko warto, ona jest niemalże niezbędna, żeby być dobrym architektem wnętrz, bo każdy głupi umie wrzucić milion designerskich rzeczy do projektu i, i zazwyczaj jakoś to będzie wyglądać, nie, bo te no rzeczy już nie każdy ja bym nie umiał, ale każdy z osobna się broni, więc razem to wiesz, to możesz po prostu Koło fortuny, czy coś tam mi <grym> utrafił? Jak sofa będzie b! to link będzie zaimitowany. Już ten... <grym> <grym> wystarczy, <grym> wystarczy że wszystko zrobisz w neutralnych kolorach i nie jakoś mam takie będzie. Koło tutaj. Tu mam Gucci, tu mam Versace. Tutaj nie, no coś. nie o takich y, firmach mówimy. No ale nie wiem, jak się te wnętrzackie nazywają. Poltrona, Minotti, Meridiani, Baby Italia, Baxter. Poltrona to fotel po włosku. Ultrona Frau też jest taka firma. Dużo jest, w większości włoskie oczywiście, nie? Chociaż Włosi wcale ładniej nie mieszkają, powiem wam. Przynajmniej to, co widziałaś. Tak, no jak się ogląda domy na sprzedaż, takie zamieszkałe, wiecie? No to... <śmiech> <śmiech> Może one też są sprzed iloś tam lat pewnie, nie? Urządzone. Ale wszystkie. Jeszcze nie znalazłam takiego, który byłby ładny. No, w sumie tak, no bo co 20 lat temu też można było ładnie przecież urządzić. W innym stylu pewnie, tak. bo inne były trendy. Ale... No, one są takie wszystkie dość najintisowe. Nawet moja nauczycielka włoskiego to powiedziała, że oni mają okropny gust. <głosy> <głosy> co jest wielką ironią losu, no ale widocznie, żeby było dużo geniuszy designu, to w społeczeństwie musi gdzieś to znaleźć upust w drugą stronę też. <noise> W każdym razie Włosi umieją w mnie design, to tutaj nie, nie próbujmy tego nawet negować. No to co? Myślę, że czas na podsumowanie. Czyli, jeśli robicie projekty na zasadzie freelance lub pracujecie na etacie, to zadbajcie o dobre zarządzanie czasem, w tym nadawanie priorytetów. Zadbajcie o relacje z ludźmi, dobre zbieranie wytycznych. Możecie też potrenować na szefach umiejętności negocjacyjne i asertywność. Trzecie, o czym mówiliśmy, to. Orientowanie się w rynku. Tak. I takie świadome projektowanie, a nie na zasadzie ten model 3D mi pasuje, więc go daję. No i ostatnie to. A to nie było właśnie twórcze rozwinięcie tego poprzedniego? Żeby właśnie. Słuchaliście przed chwilą tego no odcinka to pamiętacie lepiej niż kiedyś. Mimo, że też budżet. przy tym byliśmy. Też. Ale... A no ten, żeby umieć dobrać też tańsze meble, tak żeby było super, a nie tylko polegać na drogim wyposażeniu. Tak. Ciężko było Ciężko było. przypomnieć sobie, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. I pomysł tego, żeby robić podsumowanie na koniec, umarł tak szybko, jak się pojawił. No. Sami sami musicie robić podsumowanie. A im są na sury. co to komu w ogóle? Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Nowe odcinki podcastu i tu się nie zgodzę, co czwartek, drugi czwartek o dziesiątej, słuchajcie też innych, obserwujcie Agnieszkę Kończą podkreślnikom na Instagramie, pamiętajcie, że powstał nowy kanał na YouTube, gdzie są filmy na YouTube, nie tylko podcast, ale filmy, kanał nazywa się O gustach się dyskutuje, zapraszam was serdecznie, jeśli dobrze się bawicie słuchając podcastu, to tam będziecie się bawić jeszcze lepiej. Bo będzie jeszcze bogata mimika Agnieszki. No i w ogóle tam jest tak bardziej na śmieszno. Jeszcze bardziej niż to. No tutaj próbujemy powiedzieć coś mądrego. Ja tam już słabo próbuję. Zobaczcie sami, bo to nie była najlepsza reklama. To trzeba po prostu zobaczyć. Także odsyłam was do... ogustach się dyskutuje, konieczne pożegnaj się. Do usłyszenia. Pa! Luneczka, chodź tutaj do mnie z powrotem. No ja już zostawić ci te strubki. Za te strubki są takie. O Boże, jak to kusi. zrobić z zdrobnienie od traumy. Traumki. Traumki. No. Co było ostatnie? Nie wiem, mam pamięć złotej rybki.